Patrzcie, co ostatnio znalazłam w trakcie sprzątania moich starych gier. Zdecydowałam się, że zamierzam przetrzebić moje półki i ewentualnie zapoznać się, co tam jeszcze trzymam sprzed lat na tych półkach. Powiecie mi nic specjalnego, bo to po prostu Wiedźmin 2. Ale czy wiecie, czy pamiętacie, że w trakcie tego wydania z Wiedźmina 2 był do niego dodawany taki specyficzny dodatek? Poza grą do tego wydania było dodawane wideo DVD wraz ze ścieżką dźwiękową, a w środku niespodzianka. Przez tyle lat nie miałam okazji go ułożyć, więc zrobimy to dzisiaj. Wreszcie po latach złożę go i zobaczymy, jak ten dodatek prezentuje się po latach. Na szczęście jest instrukcja, więc powinnam sobie dać radę. A oto po 15 minutach ukończony Geralt. Wygląda przedziwnie, cudacznie, ma opcję krzyku na przeciwnika i ewentualnie po prostu wyglądanie groźnie. Dajcie mi znać, czy kupilibyście teraz grę z takim dodatkiem, czy według was jest to coś, co zdecydowanie powinno zostać w przeszłości. Odkrywanie takich rzeczy po latach bywa niezwykle ciekawe.